i podpunkt F. Skarga pana Piotra Cieszyńskiewicza na działalność Burmistrza Starego Grodu. Zanim przejdziemy do omawiania, ja bym chciał się odnieść do tego, co do pytania, które skierował do mnie pan radny Szanowka. Myśmy omawiali na posiedzeniu komisji wspólnych temat pierwszej, znaczy skargi. I z tego, co pamiętam, to radny Szanowka stwierdził, że rada nie jest ciałem do rozpatrywania takiej skargi, ale jeżeli ja tu nie popełnię jakichś błędów merytorycznych, w związku z tym chciałbym poprosić panią sekretarz o przedstawienie ciągu skargi. Już rozpatrzony, a nie wnoszą nowych elementów w sprawie,
zostają, mogą zostać dołączone do akt bez dalszego rozpatrywania, czy bez ustosunkowania się konkretnego tego organu do tego pisma, jeżeli nie wnoszą nowych elementów. A w tym momencie, jeżeli wpłyną kolejne pisma, i to taki jest zamysł tego, że jeżeli wpłyną kolejne pisma do Rady, czy na ręce przewodniczącego, kierowane jako zarzuty na pracę komisji, no to one po prostu są niezasadne, tak? I tylko o to chodziło właśnie, żeby pozostawić, ma prawo Rada wtedy pozostawić bez rozpatrzenia, dołączyć do akt i nie zapewniając skarżącego, czy jej stanowisko się nie zmieni. Dziękuję bardzo, panie sekretarzu. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan radny komisarz. Przewodniczący, dziękuję za trafną uwagę. Nie jednak na komisji, to myśmy dywagowali jako kompetentni w sprawie i nie miałem stanowiska określającego konkretnie, że ja wiem. Przypuszczam. A tu chodziło o to, żeby faktycznie się nad tym podjęli uprawę. No i tak, tak się stało. Bardzo dziękuję za powiadomienie wszystkich innych. Panie, rozmawiać się na komisji. Ale tutaj pani sekretarz ma jedno pytanie, bo jeżeli chodzi o to połączenie przemysłowe, właśnie on wynika, jeżeli jest szczęte to postępowanie w ustawie tego 237. Wówczas, jeżeli Rada zajmie stanowisko, tak? I wtedy każde następne pismo może zostać pozostawione, jeżeli tak powiem, obecnie Rady jest dalej zmieni. Znaczy ja mówię, ja na podstawie pewnych opinii, ja tylko chciałbym się upewnić, że faktycznie to jak gdyby nie jest prawda, pewna jakaś niekonsekwencja. Tutaj z jednej strony uznajemy jako nieuzasadnione, tak? Nie, ona nie jest nieuzasadniona. Ale nie mówię o skardze, bo mówię nieuzasadnione jako, że Rada jest kompetentna, a tutaj z kolei z tej procedury wyciągamy sobie poszczególne elementy. Nie wiem, ja tylko pytanie, żebym był przekonany. Nie, no mówi się 39 wprost nie wynika, że tylko przy rozpatrzeniu merytorycznym mamy prawo rozpatrywać dalsze pisma jako wpływające, prawda, jako kolejne pismo w danej skarce, dołączone do tej skargi. Natomiast proszę Państwa, jeżeli wpływa pismo, to je trzeba jako zakwalifikować. Może być ono pismem, może być ono skargą, może być ciągiem dalszym, no, może być po prostu po takim słowu wyłożonym przez skarżącego, bo ma takie prawo. No taka to ma takie prawo, żeby sobie pisać, ma takie jakieś wątpliwości, ma zarzuty, ma taką chęć i on ma prawo to przelać na papier i złożyć do przewodniczącego jako kolejny akt niezadowolenia na pracę czy rady, czy komisji, czy burmistrza, czy nawet komisji rekrutacyjnej. I tak też może się zdarzyć, więc tylko jest takie połączenie dotyczące konkretnego zachowania skarżącego, że jeżeli kolejne pisma wpłyną dotyczące pracy komisji i wyniku naboru, to Rada z racji tego, że nie jest kompetentna do rozpatrywania merytorycznego, to pismo się po prostu nie zdarza. I jest to zgodne z tym. Pan Radny Sikora, proszę. Pani sekretarz, dziękuję tutaj Radny też to za odpowiedź. To chciałem nawiązać, nie zaczęliśmy rozmawiać tak naprawdę o ustawie, która dopuszcza nabór na wolne stanowisko urzędnika i u pracownika samorządowego. Prawda? I tam w artykule 15 jest, że niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przed umieszczeniem tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór oraz opublikowanie w biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Ja tutaj mam komentarz do tejże ustawy pani Agnieszki Rzeteckiej-Gil. I jest odpowiedzialność organizatora naboru. W sytuacji naruszenia przepisów dotyczących naboru będziemy mieli do czynienia z ewentualną odpowiedzialnością wójta, starosty, marszałka, bo to jest tak, jako pracodawcy za działania naruszające prawo. Poza tym działania wójta podlegają kontroli komisji rewizyjnej. Dodatkowo wójt ponosi odpowiedzialność przed wyborcami. To chciałem tylko nadmienić. A tutaj jeszcze odnośnie odpowiedzi. Ale pytanie, panie. Mogę? Zaraz. Odnośnie odpowiedzi do pana Piotra Misiewicza z 28 grudnia, podpisanym przez pana burmistrza, regulamin naboru, to jest wycinek, bo pismo jest dość długie. Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, zatwierdzony został zarządzeniem burmistrza z dnia 30 czerwca 2009 roku, a rozstrzygnięcia naboru na jego podstawie nie podlegają zaskarżeniu administracyjnym. Tak więc to jeszcze chciałbym nadmienić. Dalej jest ten komentarz. Możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego czynności dokonywanych w trakcie naboru wskazuje orzecznictwo NSA. I tutaj są podane wyroki. No ale właśnie. To jest
możliwość zaskarżenia. To jest... jest, ale to są. Tak. Ale to są. Więc dobrze, mogę? Uważam, że w tym piśmie publicznym nie odpowiedzieć panu Kaczowi, że jest możliwość zaskarżenia do sądu tutaj, że nie podlega zaskarżeniu administracyjnemu. Zaskarżenie administracyjne do NSA z samej nazwy tego sądu, no to bardzo nie rozumiem, dlaczego sąd administracyjny tam podlega. Uważam, że tak powinniśmy, tak burmistrz powinien odpowiedzieć, tak. Bo tutaj wyłącza jakąkolwiek możliwość zaskarżenia. Każdy skarżący ma takie prawo, to jest to, co powiedzieć. Na wynik nałogu, panie radny, skarga w trybie artykułu 77 nie przysługuje. Na wynik nałogu, natomiast na pracy komisji, na pracy burmistrza, jeżeli skarżący ma chęć skarżyć, to ma prawo. I mogę odwołać się do sądu jak najbardziej, nawet jeżeli ma chęć, to sobie może to będzie wojewódzkim też monitorować poprzez, nie wiem, do wydziału kontroli i nadzoru, prawda, że jego zdanie na przykład te zasady zostały naruszone. Procedura naboru na stanowisko została opracowana przez zamiar ustawy. Tam powiększonych nie ma, to tam uważamy, tak samo jeśli chodzi o rozpatrywanie skarg, procedura, która została wywołana na porządzenie burmistrza. I wynik naboru jest taki, jaki jest. No, burmistrz ma prawo podjąć taką inną decyzję, jest za to merytorycznie odpowiedzialny, a komisja jest po to powołana, żeby przeprowadzić konkurs i wyłonić kandydata. Proszę Państwa, nie będziemy się zwariować, bo wyłonienie kandydata nie służy temu, żeby zatrudnić go na tym stanowisku i nie ma takich przesłanek ani prawnych, ani merytorycznych do tego, żeby osoba, która została wyłoniona na dane, jako kandydat na dane stanowisko, miała roszczenie o zatrudnienie. Żeby to wyjaśnić moje wystąpienie, nie chodzi o to, czy został wybrany pan X, pan U, czy pan Z, bo tutaj nie chodzi. Chodzi o to, żebyśmy nie jako radni, tak jak mówił kandydat, czytając skargę, mogę zacytować, skargę na podstawie, prawda, 227, chciałbym zaskarżyć działanie Komisji Rekrutacyjnej do spraw naboru, powołane przez burmistrza. Ja to rozumiem, ale być może się mylę, nie wiem. Ja to rozumiem w ten sposób, że pewnego rodzaju skarga właśnie na to mało. W związku z powyższym, no myślę, że ta procedura wynikająca ze skargi z artykułu 227 mówi jasno, w artykule 229, mamy czynienie, jeżeli burmistrza to wójta burmistrza, organem właściwym jest Rada Gminy. No, dlatego mówię, ja tylko chciałbym się przekonać do tej interpretacji, bo ja mam zupełnie inną. Tutaj już nawet nie chodzi o jakby sam charakter, bo mówię, że była ta sytuacja klarowa, tak? Czyli gdzie mamy radę, jest komisja rewizyjna prawdopodobnie zajmowała tego rodzaju rzeczami, ale ja tylko chciałbym zakończyć, że po prostu byłaby sytuacja klarowna. Ja przypuszczam, że tam się nic złego nie wydarzyło. Ale po prostu jest kwestia tego rodzaju. Ja czuję, że jakiś unik niepotrzebny. Nie dosłownie. Skarga została zakondycjonowana w rejestrze skarg w Urzędzie Miejskim w Tygodzie. Została rozpatrzona jako skarga przez burmistrza jako organ wykonawczy. Proszę Państwa, skarga na działalność komisji na wynik naboru jest do rozpatrzenia przez burmistrza karnowego organ wykonawczy. Merytorycznie, rzeczowo, właściwie rzeczowo i miejscowo. Tak została załatwiona. Natomiast w tej samej treści skarga, która została złożona do przewodniczącego, no to proszę Państwa, zdecydujmy się, albo burmistrz, albo przewodniczący. Nie mogą dwa organy jednocześnie wchodzić sobie w kompetencje i zastanówmy się, może jest to burmistrza, to przewodniczącego rady. Burmistrz rozpatrzył jako skargę, załatwił, odpowiedział, czyli zostało wystawione zawiadomienie dla skarżącego, doręczone i zakwitowanie odbioru. Natomiast Rada Miejska do rozpatrzenia merytorycznego skargi na działalność komisji i na wynik naboru jest niewłaściwa. To w takim razie, jak się Rada ma odnieść do tego, co jest uchwały? Jak się ma, proszę Państwa, no to przecież uchwale, jako Waszej decyzji, uznaje się Rada za organ niewłaściwy, żeby to rozstrzygać. Treści uchwały wyjść. Jak się Państwo macie odnieść tylko i wyłącznie tak? Jeżeli by była merytorycznie rozpatrywana sprawa przez Radę, czyli Rada by była organem rzeczowo właściwym do jej rozpatrzenia, byłaby komisja rewizyjna, byłby z niej protokół, byłaby uchwała podjęta o bezzasadności albo zasadności skargi.
A ja mam takie pytanie. Czy ta skarga była do przewodniczącego, czy do burmistrza, czy do przewodniczącego do wiadomości, czy burmistrza? A ja już Państwu powiedziałam, do przewodniczącego i do burmistrza w jednakowej formie i treści. Nie było do wiadomości, tylko. A jeżeli rada jest organem niewłaściwym rzeczowo, nie ma mowy o naruszeniu terminów i nie ma obowiązku o zawiadomieniu, można traktować ją wtedy jako pismo do wiadomości. I jest to zupełnie proceduralnie poprawne. Nie może jeden i drugi organ rozpatrywać tej samej sprawy w tej samej treści. Są organy, które się wyłączają w nie wiem, którą skargę to wiesz, u pana Piotra Misiągiewicza. Cel, pismo tej samej treści otrzymał do wiadomości pan burmistrz. Do wiadomości, tak. Czyli skarga jest skierowana do rady. I... Nie, proszę. Nie, ale znaczy, ja nie mówię panie, ja mówię, co czytam. Panie Marku, wydaje mi się, że tu nie jest procedura rozpatrywania skargi, tylko konkretnej uchwały. Pani Agnieszka ma oryginały. Dziękuję bardzo. Odczytam treść uchwały Rady Miejskiej z dnia 24.02.2000. Czy są potrzebne sprzeciwieśnie? Nie widzę, dziękuję. Z dnia 24.02.2012 w sprawie skargi pana Piotra Misiągiewicza. Rada Miejska w Tarnogrodzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Tarnogrodzie uznaje się za organ rzeczowo niewłaściwy do rozpatrzenia
skargi złożonej przez pana Piotra Misiędziewicza w dniu 21 grudnia 2011 roku na działalność komisji konkursowej powołanej w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze pod inspektor do spraw Centrum Obsługi Inwestora i Inwestora Interesanta w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie oraz na wynik tego naboru. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnogrodzie do zawiadomienia skarżącego pana Misiędziewicza o sposobie załatwienia skargi. Paragraf drugi uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem wstrzymujących, pięć za. Siedem, że uchwała została przyjęta. Jeszcze raz, kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 5. Kto się wstrzymał? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No. Kto jest przeciw? Wszyscy na to. Dziękuję bardzo.